Podaną liczbę zapisaną w systemie binarnym zapisz w systemie ósemkowym. Przepiszmy naszą liczbę. Mamy 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Zamieniamy system dwójkowy na system ósemkowy. 8 to jest inaczej 2 do potęgi trzeciej. Istotna jest dla nas tutaj ta potęga trzecia. Ta trójka oznacza, że będziemy naszą liczbę dzielić w ten sposób, aby w każdym kawałku znajdowały się trzy cyfry. Robimy to od końca, czyli mamy pierwsza, druga, trzecia cyfra, następnie pierwsza, druga, trzecia cyfra, no i tu już mam tylko dwie cyfry, tak nam zostało. Następnie od końca każdą z cyfr będziemy mnożyć przez 2 do odpowiedniej potęgi. Od końca mamy tutaj jest 2 do potęgi zerowej, tu jest 2 do potęgi pierwszej i 2 do potęgi drugiej. Podobnie robimy w kolejnej grupie, czyli znowu mamy 2 do potęgi zerowej, 2 do potęgi pierwszej i 2 do potęgi drugiej. I dalej 2 do zerowej i 2 do pierwszej. Przemnóżmy teraz nasze potęgi przez odpowiednie cyfry. 1 razy 2 do zerowej to jest 1, a razy 1 zostaje nam 1. Tu mamy 2 do pierwszej to jest 2, ale razy 0 to i tak jest 0. I 2 do drugiej to jest 4, razy 1 to jest 4. Czyli na końcu dostaniemy cyfrę 5. Tutaj mamy 2 do zerowej to jest 1, razy 1 daje nam 1. 2 do pierwszej jest 2 razy 1 jest 2. I 2 do drugiej jest 4, ale pomnożone przez 0 daje nam 0. Po dodaniu dostaniemy cyfrę 3. I tu mamy znowu 2 do zerowej jest 1, ale razy 0 to i tak jest 0. I tu 2 do pierwszej to jest 2, razy 1 to jest 2. Czyli pierwsza cyfra to jest 2. W ten sposób z liczby w systemie dwójkowym otrzymaliśmy liczbę w systemie ósemkowym 235. Spróbujmy ponownie naszą liczbę zapisać tym razem w systemie szesnastkowym. 16 to jest 2 do potęgi czwartej. Tym razem istotna jest. Przepiszmy naszą liczbę. Ponieważ mamy tu czwórkę, teraz będziemy dzielić tą liczbę na części składające się z czterech cyfr. Czyli mamy od końca, tu mamy cztery cyfry i tu mamy kolejne cztery cyfry. Zapisujemy od końca. Tu mamy 2 do potęgi zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej i 2 do trzeciej. I dalej 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej i 2 do trzeciej. Widzimy, że czynniki na miejscu 0 będą znikały, więc interesują nas tylko te czynniki, które występują na miejscu jedynek. Czyli tu od końca mamy 2 do zerowej, to jest 1. Ten czynnik możemy pominąć. Tu będzie 2 do drugiej, to jest 4. I 2 do trzeciej, to jest 8. Czyli na końcu dostaniemy 8 plus 4 plus 1. Mamy 13. I tu dalej. Na miejscu jedynki mamy 2 do zerowej, czyli 1. Czynniki z zerami pomijamy. I 2 do trzeciej to jest 8. Razem dostaniemy 9. 13 oczywiście nie jest cyfrą, więc począwszy od dziesiątki, dziesiątkę będziemy w systemie szesnastkowym zapisywać jako A, 11 jako B, 12 jako C, 13 jako D i tak dalej. Czyli nasza liczba w systemie szesnastkowym to będzie 9D.